Witam serdecznie wszystkich tutaj przybyłych gości. Państwo pozwolą, że przedstawię zawodników i rozpoczniemy od tych najpierw, którzy awansowali do pierwszej ligi tutaj u nas. Prosimy po wyczytaniu, proszę, żeby każdy jeszcze, mimo że znają was kibice, żeby każdy się przedstawił. Znaczy nie przedstawił, tylko po prostu pokazał. W zeszłym roku kapitanem zespołu był Paweł Pietkiewicz. Nasz libero Damian Kaniowski. Grzegorz Pietkiewicz. Adam Jakubowski. Grzegorz Biały. Tomasz Rudecki. Oczywiście wiadomo, jeżeli drużyna awansuje do wyższej kategorii rozgrywek, tak zwykle się dzieje, że zespół się wzmacnia i część zawodników odchodzi, a część pozostaje. Ja tylko Państwo pozwolą, wymienię nazwiska tych, którzy u nas w tym sezonie nie zagrają, a zdobyli ten awans. Jest to Mateusz Maron. Daniel Lenz. Dominik Dalewski. Kamil Starzecki. Jakub Chodor. Robert Rojek. I z nieobecnych tutaj chwilowo Karol Szczygielski, który jest zespołem na chwilę, na dzień dzisiejszy skontuzjowany, ale miejmy nadzieję, że już rozpocznie od poniedziałku treningi. Także, a teraz i tu mam prośbę, żeby każdy coś powiedział o sobie. Najpierw przedstawiam Mariusz Kuczko. Ja tylko dodam jeszcze, nasz kapitan zespołu. Proszę Państwa, ten doświadczony zawodnik ma tak bogatą karierę, że można by oddzielić kilku zawodników. Od oczywiście tą część najważniejszą, czyli kluby plus ligi. Jeszcze raz dlatego, jako najbardziej doświadczonego, myślę, że zawodnicy brali go na kapitana zespołu. Brawo. Dziękuję panu, ale tak naprawdę dobrym duchem to jest Damian Kaniowski. On to jest nieformalny lider, a to jest od podpisywania protokołu. Mam 35 lat, pochodzę ze Słupska, interesuję się grami online oraz psychologią. Może tych klubów jest dużo, wymienię dlatego ostatnie dwa. Są to KSK Kołczy Głowy oraz SMK Siedlcy. Mariusz oczywiście jest bardzo skromny. On zapomniał powiedzieć, że grał w takich ligach, jak w takich zespołach jak Płomień Sosnowiec, Resowia z Rzeszów, ale myślę, że jest to bardzo konkretny zawodnik i pokaże jeszcze na boisku, co jest wart. Obok Mariusza siedzi Artur Żyliński. Ostatnia trener Hajdówka. Dzień dobry, witam wszystkich. Mam 26 lat. Trzy ostatnie sezony spędziłem w Hajnówce. Wcześniej w Bielsku Białej, a swoją przygodę z siatkówką zaczynałem w Suwałkach. Jest mi bardzo miło, że mogę w tym klubie, że mogę prezentować Paweł. Dziękuję bardzo. Państwu przypomnę, że aby się nie pomylił, pilnowała małżonka Artura, pani Kasia. Pani Kasiu, brawo, drugi świadkarka, proszę się pokazać. Zawodnikiem, który przyszedł do nas z Hajnówki, jest również Mateusz Sacharewicz, środkowy. 198 cm wzrostu, to nie wierzy, może się przymierzyć. Bardzo proszę. Dzień dobry, nie mówię.
Gdy wcześniej grałem w MUX 15 Listor, SMS Solo i tak jak tutaj mam prezent w imieniu Konarza Kajuka. Mam 21 lat, interesuję się sportem i motoryzacją. I to wszystko. Naszym kolejnym wzmocnieniem jest Tomasz Walędzik. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Mam 23 lata, ostatni sezon spędziłem w Bielsku Białej. Jestem wychowankiem KS Metro Warszawa, tam najwięcej raz chodziłem. Oprócz tego grałem jeszcze w Poznaniu. Studiuję turystykę i rekreację. Ty się tak mówię, bardziej rekreacja. Kolejnym zawodnikiem, jak to mówią już kibice z zaciągu z Olsztyna, jest Artur Jacyszyn, przyjmujący pierwszego zespołu AZS, no wtedy UWM Olsztyn. Witam serdecznie wszystkich, nazywam się Artur Jacyszyn, mam 22 lata, pochodzę z Olsztyna, przyszedłem z tamtejszego AZS-u, studiuję na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Geodezji. Kolejny zawodnik Tomasz Stańczuk. 2,05 wzrostu, jedyny środkowy. Bardzo prosimy przedstawić. Witam, nazywam się Tomasz Stańczuk. Pochodzę ze Szczytna. Ostatnie 4 lata spędziłem w Olsztynie, gdzie grałem w siatkówkę, gdzie studiuję. Dziękuję. Czyżby to tak szybko poszło, że nie zauważyłem? Proszę Państwa, teraz poproszę o zabranie głosu prezydenta miasta.